Anna Przybylska odeszła 4 lata temu. Po 1,5 roku zmagań z rakiem trzustki. Uwielbiana przez tysiące fanów artystka zmarła. W wieku jedynie 36 lat, osieracając trójkę dzieci, którymi zaopiekował się po jej śmierci ich ojciec, Jarosław Bieniuk. Wspomnienia siostry aktorki dotyczące: zdiagnozowania nowotworu u Przybylskiej oraz walki. Z chorobą niezwykle wzruszyły polską opinię publiczną. Anna Przybylska była znana przede wszystkim jako niezwykle utalentowana, szczera i otwarta kobieta. Najważniejszą wartością w jej życiu była oczywiście rodzina. Której starała się poświęcać każdą wolną chwilę. Nie narzekała także oczywiście na ogrom propozycji zawodowych. Z których części nie zdążyła niestety zrealizować. Na co zmarła Anna Przybylska? Artystka odeszła w wieku 36 lat. Zabrał ją rak trzustki, który zdiagnozowano, gdy siostra Przybylskiej zaleciła jej specjalistyczne badania. Słysząc, że odczuwa ból w dolnej części brzucha, sama Agnieszka Kubera pracuje bowiem w gabinecie tomografii komputerowej. To właśnie ona jako pierwsza dowiedziała się od zaprzyjaźnionej lekarki, że aktorka będzie musiała przejść dodatkowe prześwietlenia i operacje. Lekarka zdążyła do mnie zadzwonić, tu coś jest, mówi, ale na razie się nie martw. Bo jeśli nawet, to pewnie zmiana łagodna. Na to wchodzi Ania, wiesz co, doktor powiedziała, że tam nic nie ma. Potem wróciłam do rozmowy z lekarzem. Przecież nie powiem dziewczynie, która wsiada do auta, że ja już coś widzę. Wieczorem zadzwoniła, że musimy Ance załatwić wizytę u chirurga. Zrobili jej kolejne USG, ale cały czas obowiązywała wersja o zmianie łagodnej. Dopiero na stole operacyjnym okazało się co innego. Wyznała szczerze siostra Anny Przybylskiej. Gdy już wiedzieliśmy, że jest niefajnie, uczepiliśmy się statystyk. Na bank jesteś w tych 2%,
które dożywają 5 lat. Pięć lat to dużo. Wszystko może się zmienić w leczeniu. Później się okazało, że niefajnie jest być w tych 2%. Opowiedziała za to Kubera o okresie, kiedy wiadomo już było, że Przybylska jest poważnie chora i nie zostało jej wiele czasu. Siostra Anny Przybylskiej szczerze o jej ostatnich chwilach. Najbardziej poruszającym wspomnieniem siostry były bez wątpienia słowa, które powtórzyła po artystce w jednym z wywiadów. Przybylska miała je wypowiedzieć podczas obiadu z bliskimi. Przychodzi taki moment, kiedy pacjent chce umrzeć, a i rodzina chce, żeby odszedł, stwierdziła aktorka, która doskonale rozumiała, że wkrótce będzie się musiała pożegnać z rodziną i przyjaciółmi. Anna Przybylska odeszła 5 października 2014 roku. Aktorka po roku walki przegrała walkę z rakiem trzustki. Jej śmierć była wielkim ciosem dla rodziny i fanów. Okazuje się jednak, że gwiazda już kilka lat przed usłyszeniem diagnozy skarżyła się na inne dolegliwości. Prawdę ujawniła biografia aktorki zatytułowana Ania. Anna Przybylska zawsze prowadziła zdrowy styl życia i była szczupła. Nawet, kiedy schudła jeszcze bardziej, nie wzbudziło ono niczyich podejrzeń. Aktorka regularnie poddawała się badaniom. Ponieważ na raka trzustki w młodym wieku zmarł jej ojciec. Jej wyniki były jednak dobre, a ona czuła się coraz gorzej. Odczuwała silne bóle żołądka, brak jej było energii. Czuła się ciągle zmęczona. Zaczęła też cierpieć na depresję. Nikt nie wiedział, że są to objawy raka. Tylko że wszystko to daje się łatwo wytłumaczyć. Wyczerpująca opieka nad gromadką dzieci, stres, obowiązki zawodowe. O tym, że depresja może być pierwszym objawem raka trzustki, nikt z bliskich ani nie wie, czytamy w biografii. Za wszystko winiono stres. Którego trudno było uniknąć mamie trójki małych dzieci. Stresem i obowiązkami można także tłumaczyć to, że w ciągu 3 lat Ania mocno schudła.
Nawet zdrowy tryb życia jest tu dobrym wytłumaczeniem. Przecież dużo biega, odżywia się coraz sensowniej. Nie powinno nikogo dziwić, że to przynosi pozytywne efekty dla sylwetki. A wyglądała przecież olśniewająco, piszą autorzy książki Ania. Początkowo podejrzeń nie miała nawet jej mama. Przecież ona była zawsze tak niesamowicie aktywna. Nie potrafiła usiedzieć w miejscu. A tu przyjeżdżam do niej po południu, patrzę, a Anka śpi. Wcześniej nigdy nie potrzebowała popołudniowej drzemki. Rozważałam różne wersje, może cukier jej skacze, wyznała w książce. Druzgocącą prawdę wyjawiła dopiero diagnoza, którą Anna Przybylska poznała w 2013 roku. Pojechałam z siostrą do Krakowa, do naszej cioci. Która miała wtedy już blisko 90 lat. Była sobota. Zadzwoniła do mnie Agnieszka. Mamo, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, tylko usiądź proszę. Ania była u lekarza. Po takim wstępie wiedziałam już, że nie powie mi nic dobrego. Wspomina ten dzień mama zmarłej aktorki.